Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Maciek, to jest Ania, Madzik i Pitch Black. Nasz dzisiaj zaszczycił swoją obecnością. Wystaje mu mózg, ale jakoś przejdzie. Dzień dobry. Siema z rana. Cześć. Cześć. Tak. Ejo. Tak. I dzisiaj wykonujemy ostatnie pomieszczenie prawdopodobnie, tak, Pitch? Ostatnie to jest? Tak, to jest, ostatnie chyba, bo już nie będziemy liczyć tego kącika z finałem. To jest ostatnie pomieszczenie. No właśnie, Pisz w ogóle jest twórcą mapy, jeżeli ktoś tam nie wie. I gdzieś tam odnośniki do jego kanałów i tak dalej pewnie macie w opisie. I dzisiaj właśnie wykonujemy to ostatnie pomieszczenie razem z dwoma kobitkami, naszym gościem. No i ja jestem Maciek, jeszcze raz dzień dobry. Ale się Witamy rozgadałeś? wszystkich. Tak, kazanie wygłoszone. Dobra, ja czytam książeczkę tutaj. Cześć Was, to już ostatnia lokacja z domu Andiego. Czeka tu na Ciebie jeszcze kilka zadań. Pierwszy z nich to uwięziona owieczka, w której chyba brakuje odwagi, by zejść z półki za samochodem. Wspinaj się i uratuj ją, zanim spadnie. Ruszaj! Keep going. Dobra, to my lecimy. Zapewne tam, gdzie Maciek spada. No właśnie. A ty, Jakie jest Piczu, nam powiedz, wysokie? dlaczego ty się zdecydowałeś w ogóle, żeby tą mapę stworzyć? Dlatego, że to jest moje dzieciństwo, kochana. To jest A moje mapa, nie? Moje która. też. No to tym bardziej właśnie o to chodzi. Wiesz, o co chodzi? Żeby przypomnieć ludziom stare, dobre czasy, jak się grało na konsolach, na komputerach, w gry, w których wystarczyły kolory, żeby rozróżnić baza od chudego, a nie jakaś tam grafika wypasiona, tak jak teraz w Battlefieldach. Wtedy to były naprawdę piękne czasy i właśnie te czasy chciałem przywołać. Piczu, ja tutaj mam punkt, który zbijam, bo Dobrze. oczywiście punkty nam dalej nie wypadają, no bo to jest taki serwer, To ja więc będę dzisiaj odkładał Piczu u siebie punkty. tak, albo sobie składaj Z punktów, kubki wiesz, na i nam kubkę wszystkim będę będzie się liczyło. przerzucał te punkty. Tak, i takiej kubki nikt nie ruszy na Ło, co tu śmierć. się dzieje? Co to jest? Jej, maszynka do mięsa! O mój Boże. To jest przerażające, to jest checkpoint. Zapraszam. O, dobrze. O, Piła punkcik. jest ostra jak brzytwa, uważaj. Piczu, punkt melduje. Dobrze, już odkładam. W ogóle ja dzisiaj jestem tutaj przy Zwojtku, więc ja sobie na game modzie latam, bo ja nie mam zamiaru grać w tą mapę. Tyle nerwów przy niej zjadłem, że nie chciałbym tego przechodzić po raz kolejny. A tak poważnie to, no cóż, wy sobie radzicie, ja wam nie przeszkadzam. Nie wyobrażam sobie grania we własną mapę, naprawdę. Piczu, punkt. Okej, odkładam. Aha, to kolejny checkpoint. Ania checkpointuje, tak? Tak, już checkpointnęłam. Dobra. Ale ja tamte checkpointy już strzeliłem, także się nie kłóćcie. Ustalacie wcześniejsze checkpointy. Dzięki, Sza, dzięki. Okej. Aha, tu jest drogi. No, to się nie śpiesz. Ja jestem bardzo wolnym człowiekiem dzisiaj. Nadzwyczaj wolnym. Nie mam Ale do nie w tego nogach. talentu. Up, Ja też nie. jest! Dobrze. A daleko jesteś? Gdzie Ja jesteś? jestem już za ostatnim zombiłem chyba. Nie, jest jeszcze tutaj coś. Czy nie? Co to było? A mnie palnęło wszystko. Jestem przy tym niebieskim, ale nie wiem, czekaj, co to jest. To jest jakiś przycisk. Hello. O, zastrzeliłam go. Uuu, wyleciał mi! A. O kurde, czekaj. Kurde. Czemu nie mogę tego złapać? Ja nie Come lubię on! takich. Dobra, nie biorę tego. Albo zsypię to wszystko na dół i ktoś potem zbiorę. Lagi tu są, pragnę nadmienić, ale przeskoczyłam. Piczu, a w ogóle jakie to jest uczucie, jak tysiące osób grają w swoją mapę? Czujesz, że odwaliłaś kawał dobrej roboty, dlatego że powiem wam szczerze, przy mapie Uncrafted też się napracowałem zajebiście długo, chociaż nawet nie wiem, czy jakby zebrać te wszystkie godziny pracy, to nie dłużej niż przy mapie tej story. I jak widzisz, że no już pobrania i wyświetlenia mapy liczone są w dziesiątkach tysięcy, to To wiesz, coś. że A, mission is punkcik. accomplished. Przepraszam. Także ja się bardzo cieszę. No, nie ma co tutaj się nastawiać na sławę, bo ja w żadnym wypadku nie tworzyłem tej mapy po to, żeby przysporzyć sobie sławy. Dla mnie najważniejsze w tworzeniu tej mapy było to, żeby po prostu ludzie grając na niej przypomnieli sobie, tak jak powiedziałem, te stare, fajne czasy. Bądź też, żeby kto inny im je Żyje. przypomniał. No. Tutaj nie wiem skąd, ale jakieś piorunki sobie leżą, sobie wezmę. W każdym razie ja już tutaj kilka razy. O, punkt! Ja już kilka razy tutaj mówiłam podczas grania właśnie, że pamiętam Ups. właśnie, jak byłam taką jeszcze
małą dziewczynką i zaczynałam właśnie moje przygody z komputerem. Właśnie miałam grę Toy Story 2 i tak gdzieś w którymś odcinku mówiłam, że o, pamiętam, tutaj się wchodziło na roślinkę i tam był z robotem, a tutaj było to, a tutaj było tamto. A nawet chyba w ostatnim odcinku, albo no może nawet nie. Dobra, przerwę mówię, bo tepam się do kogoś. W każdym razie w ostatnim odcinku nawet mówiłam, że w tym pomieszczeniu, gdzie teraz jesteśmy, trzeba było ścigać się z jakimś tym samochodzikiem czy kimś, żeby przejść dalej misję czy coś. Tak, tak, wiesz co, tutaj akurat w Minecrafcie to nie było takie, nie byłoby takie łatwe, żeby zrobić tą misję z samochodzikiem, ale też jeżeli a propos właśnie tych misji na tej mapie, nie do końca chciałem odwzorowywać zadania, które były w oryginalnym tej story, po to, żeby jednak mimo tej starej mapy, starej gry, przeżyć nową przygodę i to też było celowe, bo ludzie, bardzo dużo ludzi nastawiło się na to, że zadania będą identyczne tak jak w grze tej story 2, a ja właśnie nie chciałem tego zrobić, bo po prostu historia by się powtarzała, a chodzi o to, żeby właśnie nową, starą przygodę przeżyć. No i nie wiem, jeszcze wiem na pewno, że jeszcze mogłem popracować nad zadaniami, nad wieloma punktami, ale i tak już... Właśnie punkt zebrałem. Oh, come on! Hehehe, dobrze ale... ci tak wyrwałeś do przodu, o. Ej, czemu? Zostawiłeś nas. Ale checkpoint mi zadnie, o Jezus, TP Magic. A, właśnie, właśnie, poczekajcie, bo tutaj wiem, że jest jeden checkpoint popsuty. Tak, to... Ale to nie ten, to ten nie, następny. Nie, nie ten, bo ten ustawia, ale coś się popsuło po prostu na serwerze, pewnie znowu. Nasz ukochany hoster, że tak to ujmę. Możesz zaraz tu zginąć, ja nie chcę ginąć. Ja tam ja już, nie wchodzę. Ja już tu zginąłem, nie martw się. Gdzie? No ja też mam. A czekajcie, ja wam to wyłączę. Wyłącznik. Nie, lepiej tego nie rób. A już wyłączyłam im. No już i przejdzie? Przejdzie, tutaj przejdzie. Dalej, ale już dalej. A jak wygląda destrukcja mechanizmu? Po prostu niszczysz mechanizm i on nie laguje serwera. Aha, ale już dobra. Go nie włączysz więcej. No nie. Oj, to mi się bardzo nie podoba. No co wy punkty zostawiacie? No właśnie. Ja nie zbieram punktów, bo tam pitch wyrzuca, no to wolałbym, żeby jedna osoba zbierała wciąż. Ale nie, to było krzyczeć punkt czy coś. Wyłączyć wam mechanizm? Tak, dawaj. Jak wyłączysz, to nie wejdą tutaj już chyba. Tak? A to zostawię. To się męczy, a ja robię checkpointy. Proszę, dziękuję. Idziemy. Co to jest, ryba? Ups. Mnie tu imadło. To jest imadło, rzeczywiście. Ryba w garażu. Panie, nic mnie już dzisiaj nie zaskoczy. Co tu jest za dźwignia? O, przełącznik mechanizmu, a co to jest? Co to daje? Punkty, bo... O, to jest właśnie skrzynka to. W ogóle. To jest na górze punkt. Dobrze, wy sobie radźcie, jak już naprawdę będziecie wiedzieli, co zrobić, to ja wam pomogę, ale... Ale na razie musicie sobie radzić, bo... Punkcik bo mógłbym... tutaj. Dobrze. No to zbij go, Pitchu weźmie. Włączmy tutaj mechanizm. Kraliście się z tyłu? Włączyłem jakiś mechanizm. O kurde, to mi nie wygląda dobrze. Co tam oni masz? No właśnie... W końcu to ostatni pokój. Czy się da wejść? Nie! O, przeżyłem! Jak ja to zrobiłem? Wyłącznie. Nie, bo Shio popsuł tamtą dźwignię no, chyba. Tak. Nie popsuł, tam, to jest taki moment, w którym wszyscy musicie wejść na górę, żeby przejść dalej. No ale tutaj jak mamy wejść wszyscy? Ale podpowiem wam, że da się doskoczyć, żeby wyłączyć tą dźwignię. Tu, że tu? Mhm. No come on! O, jeszcze. Już. O, dobra. Spawn. Szczęść Boże, a gdzie wy tam idziecie? Wejdźcie wszyscy. Górę. Chodź, bo ja ci wyłączę później. Hop. No i powodzę. Ale już sobie to ostatnio zrobiłem, przed chwilą. Tak, a my co? A, Madzio spadł. Już nie zrobi. Bez sensu, no. Czekaj, ja tutaj byłem po tej stronie. Tam były te takie klocki. Nie może być za łatwo, bo to jest ostatni poziom, więc wiesz. Fakt. Co to jest? Oh my gosh. Nie. Jak ja tego nienawidzę. To ty jesteś sadysta. Wbrew pozorom to nie jest trudne. Tak. Jak ktoś tu robi za checkpoint? Ups. Świetnie. Ja to wcześniej przyszedłem, ale zginąłem. No. O Jezus. Kurczę. No. Ktoś tam zadle. A właśnie, chciałem przeczytać jeszcze jedną notkę, bo to znalazłem ją wcześniej. Uwięziona świnka. To nie koniec przygód. Na samochodzie jest świnka, z którą bawiłam się w chowanego. Ona też chyba nie może zejść. Przepraszamy, Bas. Uratujesz ją?
Nie. Minecraft. Ty nie jesteś boss, Magda, tylko ty jesteś mag. Idziecie tu? Dodatek. Zobaczam dźwignię. Dawaj, dawaj, dawaj. Crash. Oj, oj, oj. Dawaj. Pragnę, no. Pragnę. O. O, cześć. O. Wiesz. No! Piszę tylko Minecraft poszedł, czyli Skype. Aj! Minecraft też tylko. Tylko Minecraft. Mhm. Na całe szczęście. Dobra, skarżcie. Ja będę robić za checkpoint. No właśnie, ktoś robi za checkpoint. A, zdążyłem. A, spadłam. Nicość. To tak jak ostatnio będziemy checkpointować. No. Taki mrok pustkowi. A nie. Mrok co? Pichu, musisz zrobić jakąś mapkę związaną z Falloutem, to wtedy będę miał po prostu nerdgazm, jak to zrobić. Wiesz co, szczerze ci powiem, że ja też lubię bardzo tą tematykę. No to fajnie, do roboty. W ogóle chodzi mi po głowie od jakiegoś czasu zrobienie mapy. Ale cały czas zastanawiam się... Czemu odsłoń? Właśnie w jakim temacie to zrobić. Ja zawsze szukałem jakiejś modyfikacji, która pozwoli mi na... Jezus! O! Która pozwoli mi na fajną symulację życia w krypcie, bo ta krypta mnie strasznie podierała, jak w trójkę Fallouta pograłem pierwszy raz. Kurde! No pieprzony. I właśnie szukałem takiej modyfikacji gdzieś tam do Fallouta trójki czy do New Vegas, która... Kurde! Która by mi pozwoliła właśnie sobie pograć w tej krypcie, no ale niestety, no. Nie znalazłem. Znaczy, no znalazłem jedną, znaczy wszystkie, które poznajdywałem, były takie trochę słabe. Ja musiałem sobie sam jakby dopowiadać wiele rzeczy. Mhm. Tak roleplayować, pseudo. Czemu ty leżysz, twój tup tu leży, Magda? O, już. Bo odpoczywa. Jeszcze atakuj ją, jeszcze ciepła jest. No, ciepłe mięso. Zjedz mnie. Zawsze lubiłem ciepłe mięso. Tu jest punkt, zbieram punkt. Zbieraj. Okej. Okay. Ciepłe mięso, mówisz. A czemu my... Aha, dobrze, my... Idziemy, tak? O, Boże, szyją mi przelecą. Co? Ta fuk? Co ja proszę, co mi się tu dzieje przed oczyma? Nie mów tego przy Magdzie, tutaj... nie przy Magdzie. Dobrze. Właśnie. Tutaj ostatnio szyją mi wyznania robisz, a teraz o ja ci wyznania robię, nie pamiętam. Mam nagrać, mam ci puścić? No dobra. No widzisz, teraz o, nagrywają cwaniary. Okej, dobrze. Dobrze. Teraz się nie wywiniesz. No nie wywinę się, no kurde. O, młotek, ale fajny młotek, słodki. Dużo czasu to trzeba przyznać, spędzić tutaj. Aniu. Przepraszam. No. Głowę cię palnęłam przez przypadek. Moja przygoda w sumie jest wielka, bo miałem tylko demko jakiś taki. Pójdź do mnie. Także za bardzo sobie nie pograłem, ale tam, no kurde. No fajne to było, no. To jest punkcik, sobie go wezmę. No, jestem. Jej, ładny młotek. Co to mi to dało? O, co to? Da Fuchs! Jeszcze raz. Da Fuchs! Radzę wam skorzystać z checkpointa. Dobra. Ja jeden tutaj checkpoint miałam. Ktoś może mi pomóc? Nie. A czekaj, mam nie. Sam chciałeś, to masz. Świetnie! Au. Jakiś cię... Au! Jaka cisza nastała. Wow. Au! Ups. Halo? Halo? A dobra, nieważne, bo tak nic nie wam nie zatrzymało? No zatrzymało mi Skype'a. A zatrzymało, dobra, żyjemy, cicho, spokojnie. Halo, baza, pomijam, halo. Pomijam fakt, że w tym momencie mam informację, że gra przestała działać. Nie gra, tylko w Skype przestał działać, ale jeżeli działa rozmowa, to niech działa. Dobra. A co to jest? To są łyżeczka, wow. Ja tutaj zbijam punkt, przepraszam bardzo. Zbijaj. Hop. A tam ktoś był? Nie. Nie. A co tutaj się dzieje? O Jezus, coś tutaj się znika, ale nie wiem, o co chodzi. A tu się tylko podnoszą te pistony, okej, okay, dobrze. Au. Nie iść to do mnie, bo tutaj jest zło. Chyba zbłądzi. I mnie żre! W momencie zbłądzi. Ups. Ania, sorry. Ja nie chciałam. Tędy? Won, Boże, jaki wytrzesz masz. Pójdziesz ty, a pójdziesz won. Idę o, sam. Punkt zbieram. Zebrałem.
Jezu, tam były straszne straszności. Kto pozwolił mi tam wejść? Ciekawość, Madziu, to była ciekawość. No tak, Piczu, zgadza się. Zbijam punkcik. Dobrze, odkładam. Wow, labirynt z pistonów. Ale fajne. No, ciekawe. O, punkt! Zbieram. Punkt. Dwa. Dobra, tutaj mam drabinkę. Hopsa, 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 hopsa. No jak zwykle wyrwie do przodu i se hopsa. No. Daj, popsuł wszystko. Jezuso! Dobrze. Co my tu mamy? Punkcik zbieram. Mhm. Okej. Okay. Co tu mamy? O, książeczka. To ja przeczytam to, co jest napisane w książeczce. Tu jest. Keep going. Jesteś już prawie na miejscu. Nie rezygnuj. No więc nie rezygnuję. Hop. No widzicie, Boże, myślałem, Peach, Peach mi powiedział w książce, że mam nie rezygnować, no tak mam nie wyrywać do przodu, no come on. Peach to Rex ci to powiedział. A to przepraszam, bo tak autor był. Ale ty powinieneś czekać na nas tutaj, gdzie tak kobiety dwie porzucać? No właśnie. Zebrałem... Biegniesz. Ja chcę wam czuć... Boże, ja chcę wam oczyścić drogę. O, z czego? No z potworów i z mrocznych nietoperzy. Jakich potworów? To nie ma żadnych potworów. Już prawie meta, biegnij. Ej, zaraz skończę chyba, nie? Ej, a gdzie ty? A ty tam poszedł. Podoba mi się. A na samochód kto wejdzie? Poczekaj. A jeszcze świnki ze samochodu nie uratowaliśmy. No, ja nie chcę nic mówić, no ale ja wam mówiłem, że pominęliście jedno miejsce. No właśnie, nic wam mówił, bezczelny. No a kto wie do przodu? O nie! No właśnie. Ej, spadłem gdzieś, co to jest? No na pewno stamtąd już nie wejdziesz tu, gdzie byłeś. Ale to widzę drabinkę, ty podoba mi się, czekaj. Seksowna, idę tam. Seksowna drabinka. Może żrafę jeszcze byś chciał, co? Żrafę? Za długa szyja, nie gustuję w takich. Zazdrośnik. Ja patrzę, jak się na samochód można dostać. Ale tam jest punkt na samym przodzie. Na samochód? Cicho. Moi drodzy, można dostać się od strony bagażnika. Więc troszeczkę byście musieli. Dobra, a jaki cofnąć to model? Bo niektóre mają samochody z przodu bagażnik. Słuchaj, ten model jest najbrzydszym modelem samochodu na świecie, jaki kiedykolwiek ktokolwiek ujrzał w Minecrafcie, więc nawet przodu wstyd mówić, co to za model, ale bagażnik ma z tyłu. Okej, odkładam. Dobra. Zaraz, to. Może tamtędy by się człowiek pacnął? No człowiek pewnie tak. Dobrze. To ale ja się wam, już nie. Ja wam odrobinkę pomogę. Wy sobie tam poczekajcie chwilę na tych drzwiach. Ja cofnę was do checkpointa przed samochodem, a wy sobie base jumping zrobicie zaraz. Już możecie. No, Ania. Hopsa! Suicide. Dobrze. I teraz wiesz, największe samobójcze, nie? Radzę się rozglądać. Punkcik, ok. Punkt. Tu jakieś najprościej szkło. Widzę szkło. Za daleko. No właśnie to chcę spróbować, Ania. Nie, bo tam na górze jest szkło. Pod szkle trzeba. A ja zaraz zginę. Ja chyba nie wskoczę, nie? Coś tu już nie za bardzo. Psi. Nie. Dobra, muszę tam pójść, ale jakieś tam... Aha, dobra, okej, czekaj, nie wiem wciąż, ale... Chociaż nie wiem, dobra, okej. Tu? No sobie tak będę można było po szkle. Tu? Aaaa! Jeszcze raz. Ej, weź ty tu się nie spadaj wtedy, kiedy ja tu skaczę. No, świetnie. To nie. No ja nie oskarżam prawie. Prawie! Dzięki. Stój, Shio, stój, za daleko. Cofnij się i teraz. Tu? Czekaj, tu? Nie, cofnij się teraz. Tu w ogóle jest punkt. A tu nie właśnie mogę? O właśnie, punkt. Ja zbieram, o. Okej, to ja dodaję. Macie już 16. Teraz jeszcze... A, dobra, widzę, nieważne. Dzięki. Owcy. Widać, kto nie jest fanem parkouru. No. Co masz w dupce? Jeju, ile szczęścia. Ja mam dwie książki. Kolejne ukryte przejścia. Co masz w dupce? Wszystko zwinęła. Cytuję. Masz, Aniu. Zobacz na półki, którymi tu dotarłeś. One chyba prowadzą do ukrytego przejścia za garażem. Chyba musisz się temu przyjrzeć z bliska. Ruszaj czym prędzej. A ja, czekaj. Baz, wybawicielu, zdejmij mnie stąd proszę. Dam ci jeden Pizza Planet, uratuj mnie. Boże. A czy naciskał ktoś już na tyłek? Tak, ja wszystko wybrałam. Dobrze. Powinien być taki dźwięk. Tam, bo to jest...
jak się naciska na tyłek. Ale nie ma niestety. A ten samochód pusty w środku. No. No pusty jest, bo ja wam mówię, ja nie jestem specem od w ogóle temat samochodów. Wbrew temu, że jestem mężczyzną i powinienem lubić ten temat, to tak naprawdę jest dla mnie obcy temat. Już nie wspomnę o narysowaniu samochodu, chociaż rysować umiem, ale samochodu nigdy w życiu nie narysuję. A już o budowaniu to już zapomnijcie. Także to, co tu stoi, to jest moje cudo, ósme cudo świata, ósme, dziewiąte i tak dalej. I tak zacnę. No, tak super. Piciu, zrobiłbyś nam checkpoint to tam, o tam, bo my tam gdzieś mieliśmy, na górze. No, co ty tu nacisnęłaś checkpointa? Nie, no, tam jak byliśmy, o tam na górze, tam. Widzisz? Gdzie, a to tak nie można. Nie można, przed tym można. Przecież mnie tu nie ma. No nie. Mucha taka wielka lata, o, pod sufitem, o. To jest nic. Ostrożnie, bo latam nad wami. No, nade mną w sumie nie. Jestem uratowany. Nie, gdzieś, no bo Szyjo zawsze gdzieś wyrywa, nie wiadomo gdzie jest. On to z nami nie gra. Dobrze, zaraz się sprawdzę. Zarobię wam tutaj. O, wiem, gdzie się kitra, na szkle. Ja tu walczę o przetrwanie, jak Bear Grylls. Czekaj, gdzie mam teraz tam ambicję? Spadłem i się zabiję. No, właśnie tak. For shaving your head. Mogę się teleportować. Aha, bo tam zrobi się ten. O, Ania, widzę, poznałaś moje metody i jesteś suicide. Tak. Oczywiście. Znam ten ból. Uczę się od lepszych. O. Aha, tu już byłem, chyba coś mi się kojarzy. Następnym razem, jak będę budował mapę, a Madzia będzie chciała sobie w nią pograć, to będę robił główną ścieżkę parkour, a obok niej ścieżka dla Madzi i będzie normalna ścieżka, bez żadnego skakania. Tylko nie zapomnij jeszcze podpisać ścieżka dla Madzi, wiesz? Oczywiście, że podpiszę. No. A wiesz, że ja w twoje mapy lubię grać. No, na razie tylko dwie zrobiłem. Liczymy na więcej. To i tak dużo. Jakbyś zrobił więcej, to bym zapewne i więcej zagrała, wiesz? No to wiesz, to jest tylko kwestia tego, jak długo ty na YouTubie wytrzymasz, bo ja mapy jeszcze będę robił. No czemu mam nie wytrzymać? Przecież to fajna zabawa jest. To jest finał. Koniec. No finał. A teraz tak. Czas na finalne zadanie. Zebrane pizza planety umieści w obrazkach rozwieszonych w każdej z mini lokacji. Mam nadzieję, że zebrałeś wszystkie. Punkty podliczymy na końcu. Tyle. Ja... Nasze punkty przepadły. Zapamiętajcie, ile macie Pizza Planet. No ja mam jedną. Przepadło. Ja mam jeszcze dwie. Ale nam wszystko przepadło. Widzowie, dobrze, jak nam podliczali, to za każdym razem w inaczej. Ja słyszałam, bo raz słyszałam, że mieliśmy 60, potem 90, potem jeszcze inaczej. No punktów, a Pizza Planet. Dobrze, macie 6 tutaj. 7, 8. Jednego zapełnił wszystkie? 9. Punkcik zbieram. Okej. Okay. On zapełnił 17. Wszystkie tań. A w ogóle kto zauważył, że tutaj jest mniejsza kopia całego domu? Brawo, Madziu! Chcę zobaczyć, czekaj. No, ja przed chwilą byłeś w kuchni, teraz idziesz do piwnicy. A, masz rację, ty, obecnie. Faktycznie, dobrze gadasz. Jako jedna z nielicznych chyba zauważyłaś od razu. Zaraz, to tu będzie garaż pewnie. Gdzie tak, się? Jest mini samochodzik. Co to za teleport? Dobra, nie chcę wiedzieć. Jedna złota moneta. O, punktacja. Czyżbyście skończyli na 10 pizza planetkach dzisiaj? No dzisiaj chyba tak, bo ogólnie nie wiem, ile było. No, i było tak znacznie więcej. Nadeszła wiekopomna chwila. Bardzo łatwo. 0,20, jakie punkty? 21,40 chudy, 41,60 bas astral, 61,100 test 2 fan. 101 i więcej, Pitch Black. Dobrze, to teraz tak, macie tutaj 17 punktów, plus mieliście przy sobie 10 Pizza Planet, więc to jest 67 punktów na dzisiejszy odcinek. No to my tak średnio zbieraliśmy około 30-40 chyba łącznie, wiesz, z każdego odcinka. Wiem, że ja w jednym miałam około 25 chyba. Ja no mam dobrze. Przy sobie 26, to chyba z zeszłego odcinka. Mhm. O, ja mam 13 przy sobie. To dobrze, to policzmy średnio na lokację 30 punktów, tak? No, gdzieś tak. Lokacji jest 5, kuchnia, salon,
Ale ja 30 mówiłam od siebie, że średnio zawsze miałam, nie wiem jak inni. 5, 30. No ja dosyć dobrze. Mało zbieram tych punktów. Powiedzmy, więc... że mieliście 200 punktów w takim układzie. No to tak, czekaj, jak 200. No to powiedzmy, że na fana się łapiemy. Każdy, jak podzielić na 3. Dobra, jeszcze jest the end. Przeczytać, Piczu? No, słuchajcie, ja tu jestem tylko gościem. Dobrze, to przeczytam. Z całego serca chciałbym podziękować Tobie oraz Wam za pobranie mapy Toy Story 2 wykonanej przeze mnie. Mam nadzieję, że trud i wysiłek włożony w stworzenie tej mapy nie poszedł na marne. Jeżeli podobała Ci się, choć w drobnym stopniu, moja mapa przygodowa, wejdź na stronę projektu na planetminecraft.com i zostaw diament oraz komentarz, a do filmu, który jest tam umieszczony, zostaw łapkę w górę. Mapa będzie zapewne jeszcze update'owana, więc jeżeli jesteś zainteresowany dalszym postępem rozbudowy tej mapy, to subskrybuj moją stronę na planetminecraft.com i oczekuj nowości. Jeszcze raz dziękuję za pobranie i przejście mapy, a teraz zapraszam Cię, abyś napisał na stronie projektu, jak i pod filmem, jak wrażenia. Serdecznie dziękuję, Peach Black, Peachologia. Bla, 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 bla. No więc tak, to jest koniec mapy. Ile mieliście odcinków? To jest piąty? Czy szósty? Tak, piąty. Piąty. Pięć odcinków. Na początku, wiecie co, jak budowałem tą mapę, bałem się, że będzie krótka, cholernie krótka, naprawdę, że godzina i po mapie. A tu się okazało, że ludzie nawet do 20 odcinków z niej kręcili. Wow! Był jeden taki rekordzista, gdzieś tam przewinął mi się przez oczy, że na 16 odcinku jeszcze nie doszedł chyba do garażu. No, także było ich sporo, ale... Fajnie, fajnie. Wyszła długa mapa. Dużo jeszcze jest do poprawienia. A jeszcze więcej by się przydało tutaj dobudować. No ale cóż, ludzie jeszcze są zadowoleni. Jeszcze strój by się przydał, wiesz? No właśnie strój, a wiesz jak to jest, jak się dziecko rodzi. Tak, wiem, no. Wiem. Ciężkie sprawy, tak, tak. Tak, a te trudne sprawy YouTube'owe. No wcale nie. To jest sama przyjemność tak naprawdę, sama słodycz, ale niestety już na większe przyjemności sobie, znaczy nie, na poprzednie przyjemności nie można już sobie pozwolić. No, zbyt trzeba dużo. Wybierać. No o, dobrze, że poprawiłeś, bo na zbyt dużo to tak, nie można sobie pozwolić, ale w jakimś stopniu można. Oczywiście. No, dziecko to wcale nie jest jakieś tam, wiecie, jakieś kajdany i co, no i piwnica. Albo garaż. Albo strych. To jest tylko troszeczkę więcej poświęcenia. O, ty! Wiedziałam, że wypadnie. Też wiedziałem, szczerze mówiąc. O nie, no jestem, o Jezus, Tepe, Magic. Dobrze, teraz tak, możemy tutaj użyć tego teleporta i z tamtego miejsca będziemy mogli się pożegnać, bo tu jest troszeczkę ciemno. Halo, panie teleporcie. No, mówiłem już coś o panie serwerownie. Pan serwer niestety znowu zawiódł. Tak. Następnym razem trzeba lepszy serwer schować. No nie mów tak, bo nie będziesz miała żadnego. Dobra, przepraszam. Moja wina, wielka wina. Czekajcie, jakie tu się komendy używa? TP, zwykłe TP czy TPA? TP. TP. Aha, czyli tutaj teoretycznie wszystko dobrze. No to ja nie wiem. To creative i lecimy tam, gdzie trzeba. Tylko ty koniecznie, no to jest, wiesz, tutaj można się przeteleportować na sam początek mapy, tam na tą półeczkę, więc nie ma takiej potrzeby, ale no co, no nie wiem, to wy decydujcie, czy nagrywamy dalej, czy... Nie, no to pokaż, gdzie to mieliśmy się pojawić i... No to na samym początku, gdzie zaczynacie, jak się mapa wczytuje, to tam na tej półeczce takiej, wiesz, to nie, to już więcej nic nie ma tutaj zbudowane, także to chodziło tylko o to, żebyś przeteleportowała się do miejsca startu na mapę. Aha. No, a tak wygląda mapa, jak się w nią nie gra, tylko się lata. O, ja sobie weszłam na nasz początek. O, wiem, na piczu zakończymy, o. Ale to jest ogromne, naprawdę. O, Piczu, znalazłam punkt na twoim mózgu. It's too late. It's too late. Nie, mówię, że ja go wcześniej znalazłam, tylko wiesz, mapa była gdzieś niedawno po raz kolejny wgrywana. Tylko tak cię zlagowało. Tak. Chodź, Piczu, na siebie, tutaj stań. Szelotepaj się albo leć. Wiecie, że nikt chyba przez całą przygodę
przez tyle filmów, ile u mnie na kanale się przewinęło, bo naprawdę już dwie playlisty prawie całe zapełnione były, to około 400 filmów, z czego nie dodawałem wszystkich odcinków każdej osoby, więc to by było ze dwa razy tyle. Nikt, przenikt nie znalazł nigdy punktów, które można właśnie znaleźć tutaj na głowie. Chyba, nie wiem, może jedna osoba, ale nikt nie znajdywał wejścia tego tutaj, że można właśnie po środku, od tyłu wejść na głowę moją. No nie wiem, czy ja go znalazłam kiedyś tam, ale ogólnie teraz w tym pokoju wszystkie punkty są niezebrane tutaj. Oj, dużo macie niezebranych punkcików. Znaczy tutaj są wszystkie niezebrane z tego względu, że tam się zrestowała mapa niestety, no, wiesz? No właśnie. I podczas rozgrywki musieliśmy jakby tylko wymyślać sobie, ile mieliśmy wcześniej punktów na podstawie tych filmików, które wcześniej wrzucaliśmy. No właśnie. Ja wam powiem, że tutaj też miałem coś takiego do wyboru, że albo bym zrobił zadania, które prowadzą z punktu A do punktu B, a potem z B do C, z C do D, aż do finału, albo bym zrobił otwarty świat, z tym, że to by było strasznie niewygodne do nagrywania, gdyby był świat otwarty, że na przykład, nie wiem, na kanapie byłoby zadanie od świni, czy tam od owieczki, żeby polecieć do kuchni, do salonu, do pokoju Andiego, to by było strasznie dużo latania, więc z nagrywania nie byłoby 5 odcinków, tylko by było 50 odcinków. Dlatego ja też wolałem wybrać liniową drogę, liniową fabułę, że przynajmniej człowiek ma tą kontrolę nad tym, w którym miejscu jest, nie? I wie, że na przykład ile jeszcze mu do końca zostało. Natomiast jakby te zadania były porozrzucane po mapie i nie byłoby liniowej fabuły, to by niestety to trwało nawet i wieki. Dlatego też takim dopełniaczem były punkty, bo chciałem, żeby mimo, że są proste zadania, które prowadzą z punktu A do punktu Z, to jeszcze te punkty są taką odskocznią od tych zadań, że może się człowiek oderwać, zwiedzić całą lokację, bo przyglądając się nie tylko głównej ścieżce, można naprawdę dużo punktów znaleźć i hardkorowcy znajdowali wszystkie. Ładnie. Dobra, to my kończymy. Po pierwsze dziękujemy Piczowi za stworzenie mapy i za udział w dzisiejszym odcinku. Nie ma sprawy. Tak, jak coś, to czekamy na kolejne twoje dzieło. No to poczekacie. Poczekamy. Po kolejne dziękujemy widzom, że nas wspierali w tej serii, pomagali nam, liczyli punkty i w ogóle, tak, że seria się podobała. I co, dziękujemy sobie nawzajem, że dobrze bawiliśmy się w swoim towarzystwie, zwłaszcza Shio. Shio, chodź, chodź, uderzę cię. Shio, zamilkł całkowicie już. Już tak z 15 minut siedzę przed komputerem z otwartą buzią i nic nie mówię. Tak, Boże, coś mnie złapało niedobrego. Wytrzyj ślinę. Ale ślina mnie nie ciekła właśnie, to był taki, nie wiem, suchostan, coś w tym stylu. Suchostan. Boże. Korzystając z okazji, że jestem u was również, chciałbym nie tylko wam podziękować, że graliście w tą mapę, ale tym 60 tysiącom wyświetleń, bo nie można tego na ludzi przeliczyć niestety, nie wiem jak dużo ludzi to widziało. W każdym razie chciałbym wszystkim podziękować za pobieranie, za granie i za, no oczywiście, nagrywanie tej mapki, tak, bo o to chodziło. Dziękuję. Nie, naprawdę musi to być bardzo fajne uczucie, jak taka mapka się przyjmuje i wszyscy w nią grają. No. Naprawdę fajne jest uczucie. Wiesz, że odwaliłaś kawał dobrej roboty. A jeszcze więcej błędów na niej jest. O Jezu, to jest naprawdę tragedia naprawiać błędy, chociaż na szczęście są ludzie, którzy te błędy znajdują i ja je, wiecie, naprawiam, tylko że jak 10 tysięcy osób znajdzie błąd, to jest ciężko odebrać te wszystkie zgłoszenia od nich. Tak. Piszę oficjalnie, orzekam, że pozbawiłem ciebie mózgu. No właśnie zauważyłem, co ty zrobiłaś. Jak mogłaś. Hello, zrobiłaś ze mnie głupka w tym momencie. CTSG. Czekaj, ja cię jeszcze poprawię na koniec. Ja cię poprawię to. O, już naprawiony. Mrocznie. Pięknie, jeszcze mi paznokcie pomaluj. Nie. Usteczka mi pomaluj, paznokcie. Boże, no daj kobietom dostęp do takiego czegoś. Zniszcząć po prostu. Załóż diademik na głowę. To później. Dobra, my na razie kończymy. Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie. Trzymajcie się i cześć. Cześć. Pa.